Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronate.pl ukośnik Podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na kontynencie afrykańskim, a moim gościem jest Igor Grzybowski z Międzywydziałowego Koła Afrykanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, bardzo mi miło kłaniam się. Zagraniczne agencje informacyjne informowały o zamachu stanu w Gwinei. Pułkownik Sił Zbrojnych ogłosił, że rząd został obalony, a dotychczasowy prezydent aresztowany. Jak to się stało? Czy mógłbyś przybliżyć sedno tych wydarzeń? No właśnie, zanim, zanim odpowiem Ci na to pytanie, to naszym słuchaczom zrobić sobie taki mały eksperyment. Przejdźmy sobie palcem po mapie Afryki Zachodniej, czyli z grubsza, gdzieś między Senegalem a Nigrem, gwinejską Saharą, i zobaczmy, kiedy doszło do. Do zamachu stanu w jakimś danym państwie, na które nacafimy. Okaże się, że w większości przypadków, poza przypadkami takich państw historycznie względnie stabilnych jak Senegal czy Ghana, doszło do tego całkiem niedawno. Czyli mamy do czynienia z jakimś trendem, który ciągle się utrzymuje. Jeżeli o tym nie słyszeli, to prawdopodobnie świadczy to o stanie polskich mediów, które niespecjalnie są zainteresowane wieściami z tej części świata, ale również być może częstotliwością tych zamachów, które sprawiają, że trochę nam takie informacje powszednieją i znikają z radarów. W artykule takim opublikowanym w 1994 zatytułowanym The Coming amerykański dziennikarz Robert Kaplan przewidywał taki zbliżający się Armagedon dla Afryki Zachodniej w związku z występującą wtedy przestępczością, zamachami stanu i terroryzmem granicznymi reżimami. Gwinea zatem wpisuje się w taki niestety długo pozostający w tym regionie trend. Również ona sama ma długą historię niestabilności politycznej. W latach 1958-1984 rządził ciągle jeden, jeden dyktator. Był to Ahmed Sekuture, a później nastąpiło po nim, po jego śmierci, przejęcie władzy przez wojskowych na kolejne 24 lata, kiedy rządził Lansana kontę i przejął konsulę nad krajem. Również do swojej Śmierć. Później nastąpił kolejny zamach stanu. dowództwo objął kapitan Musa Dadis Kamara i za jego rządów również dochodziło do pogwałcenia praw człowieka aż do 2010 roku, kiedy przeprowadzono w końcu pierwsze demokratyczne wybory od czasu odzyskanie niepodległości. Niepodległość została odzyskana przez Gwinę w 1958. Dopiero w 2010 odbyły się pierwsze takie wybory, w których wygrał właśnie obecnie ustępujący, czy obecnie obalony prezydent Alfa Conde, obecnie zresztą 83-letni. Także to, to również dużo mówi o stanie klasy politycznej w, w Gwinei. W każdym razie pod kopułą tego ganka pulsowało już, już od dłuższego czasu. Przede wszystkim Mieliśmy referendum konstytucyjne w 2020 roku, w marcu. Które spotkało się z ogromnymi protestami, które były trwało tłumione przez policję. To referendum konstytucyjne miało zapewnić właśnie rzeczonemu Alfie Konde prawo do ubiegania się o trzecią kadencję. Został wybrany w wyborach w 2010, później w 2015 i chciał sobie przedłużyć rządy na kolejne 5 lat, co ostatecznie mu się udało. W referendum wygrała jego opcja i przegłosowano właśnie to kontrowersyjne referendum, które umożliwiło mu. Sprawowanie kolejnych dwóch kadencji. Opozycja całkowicie zbojkotowała referendum, natomiast obywatele wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko tym zmianom. Zginęło ponad 40 osób w protestach przed, przed głosowaniem. Mówi się i bardzo mi się spodobało to określenie, że Alfa Konde zapadł na tak zwaną chorobę trzeciej kadencji, która, która właśnie go dotknęła, tak jak również wielu innych przywódców afrykańskich patrząc tylko na najbliższy region region Afryki Zachodniej no to tutaj mamy chociażby Alassana Ouattara z wybrzeża kości słoniowej wcześniej e, zdaje się w 2012 mieliśmy do czynienia z Abdoulaye Wade's z Senegalu które również bezskutecznie akurat próbował przedłużyć sobie rządy. Także tutaj, tutaj ostatecznie doszło do, do tego przedłużenia rządów. Doszło do wyborów w październiku 2020 roku, które były całkowicie niedemokratyczne, które również spotkało się z protestami. Alfa Konda robił wszystko, żeby ucudnić jakiekolwiek manewry przeciwnikom politycznym, na przykład zamknął granice, uniemożliwiając Osobom mieszkającym za granicą powrót, żeby, żeby oddać głos w wyborach. Także ciągle te, te napięcia były w ostatnich miesiącach bardzo duże. To tak jeszcze wyjaśniając dla słuchaczy, Moskwa sprzeciwia się aresztowaniu prezydenta. Dlaczego akurat Rosjanie zareagowali w kontekście Gwinei? Rosjanie są w Gwinei. Obecni zresztą przeprowadzają taką swoją ofensywę na Afrykę już od kilku lat. Co wiemy na przykład po, po ich obecności w Mali czy działaniach w Republice Środkowoafrykańskiej, szczególnie tam działa grupa Wagnera. Jeżeli chodzi o e, działania w Gwinei, no to na przykład w 2019 roku. Ambasador rosyjski Gwinei poparł rzeczoną zmianę konstytucji, która, która właśnie miała miejsce po referendum już później w 2020 roku. Także Alfa Konde cieszył się poparciem z Moskwy, no przede wszystkim dlatego, że umożliwiał Rosjanom działanie w sferze gospodarczej. Dodajmy, że Gwinea jest największym, posiada największe złoża boksytów. Na świecie, które są wykorzystywane w produkcji aluminium, ale posiada również złoto, żelazo, także dzięki temu możliwe, bo była również ofensywa gospodarcza ze strony spółek rosyjskich. Poza tym Gwinea historycznie była ideologicznie powiązana z, ze Związkiem Radzieckim, była, była bardzo ważna, szczególnie w okresie rządów Ahmeda Sekuture, także gdzieś te ciągle powiązania wydają się odżywać. Przede wszystkim również w związku z tym, że Rosjanie Szukając swoich partnerów, szukają również ich pod względem, powiedzmy, historyczno-politycznym. Także Gwinea okazuje się nie tylko źródłem surowców naturalnych, ale również jest partnerem, który, który jest powiązany właśnie historycznie. Poza tym zawsze trudne Gwinea miała związki z Francją. Była pierwszym państwem z francuskiej strefy wpływów, która w 1958, czyli jeszcze na dwa lata przed tak zwanym rokiem Afryki, kiedy wyemancypowało się 17 państw, przede wszystkim właśnie byłych kolonii francuskich, która te związki z Francją wtedy z generałem de Gaulle zerwała i właśnie zerwała na rzecz Związku Radzieckiego. Zresztą dzisiaj również Gwinea nie jest tak mocno powiązana z Francją, jak duża część Afryki Zachodniej, bo nie Właśnie nie należy na przykład do SCF-y Franka CFA. Posiada własną niezależną walutę Franka Gwinejskiego, więc nie jest powiązana z, ze skarbem francuskim. To takie jednym zdaniem ciężko rozumiem wyrokować o przyszłości tego kraju? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj możemy spojrzeć na sąsiednie Mali, w którym doszło do dwóch zamachów stanów w ciągu praktycznie ostatniego roku, bo mieliśmy zamach stanów w sierpniu 2020, a następnie przeprowadzony przez tych samych ludzi zamach stanów w maju tego roku. Mali stanowi właśnie taki Przykład dla Gwinei, bo to sąsiednie państwo, w którym zachodzi transformacja polityczna pod przewodnictwem właśnie wojska, i ona pokaże, czy taka transformacja jest w ogóle możliwa i czy będzie przejmowała społeczność międzynarodową. Póki co po przejęciu władzy przez wojsko w Mali dalej nie mamy demokracji. Zapowiedziano okres przejściowy, podobnie zresztą w Gwinei przepowiedziano, że 18 miesięcy będzie. Więc ten okres przejściowy do czasu wyłonienia nowego rządu. Natomiast pojawia się taki cent, w którym właśnie przywódcy puczów składają niejasne obietnice, wiedząc, że zadowolą one społeczność międzynarodową, na przykład wzywają do dialogu narodowego. Natomiast region, partnerzy międzynarodowi robią raczej mało, żeby, żeby ich powstrzymać. Szczególnie hmm. widoczne to było chociażby w przypadku Czadu, w którym doszło do zamachu stanu de facto, sukcesji władzy z Ojca Idisa Debiego, który zmarł podczas walki zbrojnej na, na jego syna i w zasadzie nie spotkało się to z żadną reakcją międzynarodową poważną, także niestety dużo tutaj będzie zależało właśnie od tego czynnika. Dziękuję serdecznie za to spojrzenie, za tę opowieść. Moim gościem był Igor Grzybowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.